Bardzo serdecznie zapraszam Młodzieżowy Teatr do Spraw Ciężkich, spektakl Wszechobecny. Bardzo serdecznie witam. Dzisiaj po raz ostatni w roku szkolnym gramy spektakl Wszechobecni. Jest to, o ile żeśmy liczyli, 20 spektakl dzisiaj i kończymy w tym roku szkolnym. Spektakl Wszechobecni to spektakl mówiący o cyberprzemocy. O cyberprzemocy, o przemocy rówieśniczej, o hejcie. Niezwykle ważny i aktualny temat w tej chwili. Spektakl dedykowany jest uczniom 8 klas szkół podstawowych i uczniom szkół ponadpodstawowych. Jest to trudny spektakl. Chcieliśmy podjąć temat hejtu, który jest niezwykle ważny, ale zdaliśmy sobie z tego sprawę, że to jest też trudny spektakl, w jaki sposób to pokazać. Pokazać brutalną rzeczywistość, to jak są traktowani młodzi ludzie, jak, że hejt może doprowadzić do, niestety, ale do samobójstw. Nie wiem, czy nam się to udało. Gramy w spektakl po raz 20. Przez ten cały okres myślę, że był odbierany dosyć fajnie, a przede wszystkim emocjonalnie przez młodzież. W spektaklu biorą udział uczniowie szkół naszych tomaszowskich, drugiego liceum, szkoły gastronomicznej i szkoły budowlanej, z budowlanki, uczniowie. Przygotowywaliśmy ten spektakl, myślę, dosyć długo, bo około pół roku. Spektakl trudny technicznie. Zastanawialiśmy się, dużo było zmian, dużo było przeróbek, w jaki sposób zagrać. Niestety często gęsto odbywało się to kłótniami, wychodzeniem, trzaskaniem drzwiami, ale tak się w takich męczarniach rodzą się fajne, myślę, spektakle i myślę, że taki spektakl Wszechobecnie jest takim spektaklem. Dzisiaj ten ostatni spektakl gramy dla uczniów szkół ponadpodstawowych. O ile pamiętam, przychodzą uczniowie z drugiego liceum, z pierwszego, z zespołu szkół ponadgimnazjalnych numer 6. Będzie dosyć sporo osób. Zawsze jest tak, że staramy się chwilę zostać po spektaklu i spróbować z nimi porozmawiać, jak oni odczuwają ten spektakl, jak poczuli, czy rzeczywiście taka jest rzeczywistość, że ten problem jest, istnieje i czy on jest, myślę, że w dobry sposób pokazany. Myślę, że cały sens tego spektaklu polega na tym, żeby uświadomić młodym ludziom, że hejt działa na dwie strony, że dzisiaj hejtujemy, a za chwilę możemy być sami wpaść w hejt i wtedy, no niestety, nie mamy szans. Podaj hasło. Łowca androidów X13, małpa.kreska, napisane razem, małymi literami, bez polskich znaków. Hasło mocne. Wiem, sam wybierałem. Wiek. 15. Znacznie. 18. Dziękuję. Proszę. Logowanie w toku. Okej. Muszę potwierdzić, że nie jesteś botem. Dalej. Będzie to wymagało kilku prostych pytań. Jedziesz. Zaznacz obrazki, na których jest widoczne zwierzę. Zaznaczone. Dziękuję. Proszę. Teraz wiem, że nie jesteś botem. Wow. Jeszcze tylko kilka pytań zabezpieczających i będziesz zalogowany. Dobra, bujaj się. Stosunek do starych. Olewam. Ulubiona rozrywka. Pocisk. Lubisz strzelać? Pocisk to od pociskania w bocie. Doprecyzuj. Pociskanie dzbanów, leszczy i botów takich jak ty. Ciężko tutaj mówić o tym, jak widzowie odbierają nasz spektakl, dlatego że jest to kwestia indywidualna. Myślę, że każdy odbiera to na swój sposób, ale zdarzały się sytuacje, gdzie
No, osoby oglądające nasz spektakl po prostu wybiegały z niego w trakcie z płaczem i czasami nie dało się też tych osób naprawdę uspokoić, więc różne były reakcje na to, na to jak tutaj przechodził ten spektakl i na to jak graliśmy. Przygotowania do spektaklu były na początku bardzo trudne moim zdaniem. Trzeba się było naprawdę napocić, nastarać, żeby złożyć to wszystko w jedną całość. Pierwotny tekst wyglądał inaczej, my go zmienialiśmy chyba 100 razy, ale przygotowania z czasem stają się po prostu taką rutyną. Wchodzimy tutaj, gramy, jest próba i wychodzimy i wszystko staje się takie robotyczne, ale nadal wkładamy w to dużo serca i myślę, że jesteśmy z tego zadowoleni. Myślę, że każdy z nas tutaj do teatru chodził i chodzi nadal i nadal to lubi. I być może nie wszyscy, ale jeżeli mam mówić o sobie, to planuję dalej iść w tym kierunku właśnie do szkoły teatralnej. Takie mam małe marzenie, a reszta myślę, że niektórzy też by chcieli. Później dowiecie się, co się wydarzyło z Anai. Ale teraz zacznijmy od początku. Od czego to się wszystko zaczyna? Jak zawsze. Wszystko zaczyna się od dzwonka. W prawdziwym świecie jestem Blade Runner. Jak ktoś mnie wkurzy, jak ktoś mi się nie spodoba, albo po prostu go nie lubię, to znajdę każdy sposób, żeby go dojechać. Stop, stop. Mózg nastolatka jest niesamowity. Tutaj mamy szyderstwo. To ta wielka plama. Tutaj strach przed byciem ofiarą. Tutaj powstają memy. Ta część uzależnia się od lajków, a tutaj ukazywanie uczuć w zaniku, bo to oznacza słabość. Co? Jak kumple wbijają na chatę, to trzeba szybko chować zdjęcia z dzieciństwa i laurki kochanej mamy, nie? Nie umiem tego nazwać. Nie chcę wychodzić z domu, nie chcę wychodzić spod kołdry. Chcę się zapaść pod ziemię, chcę, żeby mnie nie było! Zaszczuli mnie! Zanik osobowości. Poczucie własnej wartości spadło do zera. Wstyd, strach, upokorzenie. Chyba się wam udało! Z waszego powodu ona cierpi. Jak to zrozumiecie, będziecie ludźmi. Ale jak zaczniecie używać rozumów, to skończ się cały fan. No a co się liczy w życiu? Fan! Co się liczy? Fan! Co? Fan! 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 Dlaczego jeszcze żyjesz? Tak cieszy cały świat. Dlaczego jeszcze żyjesz? Bo jak mam prawdówki gra. Te słowa jak krople wody spadają na głowę. Dlaczego jeszcze żyję? Dlaczego jeszcze żyję? Utwory są specjalnie napisane właśnie pod spektakl, także dostałem scenariusz i na podstawie tego odniosłem się właśnie, także no, są stricte bardzo związane z tym tematem i przedstawieniem, także nieodłączna część tego, tak mi się wydaje. Do udziału w spektaklu zaprosił mnie Janusz Dziubałtowski, to już jest nasz drugi wspólny spektakl. I tematyka wydaje mi się, że jest bardzo potrzebna, żeby taką tematykę poruszać i właśnie wydaje mi się, że rap i muzyka właśnie hip-hopowa jest bardzo dobrym nośnikiem takiego przekazu. Dużo łatwiej jest więcej tekstu, łatwiej to jest fajnie, można zawrzeć wszystkie tematy. No i myślę, że to tak właśnie dobrze się tu uzupełnia wszystko. Thank you.
Nowa manna zabiła się. Jedno była bardzo ciężko skrzywana i poniżała po lewej części. Uważam na przykład, że nasz spektakl jest też dobrym spektaklem pod kątem takim, że kiedy mówimy często o hejcie, o samobójstwach, bardzo często pokazujemy tylko tą stronę, że ktoś kogoś zhejtował i to się źle skończyło. Natomiast my pokazujemy, jak reagują później ludzie naokoło, jak reagują osoby, które, jak się czują z tą złością te osoby, które spowodowały tą krzywdę, jak się czują rodzice, którzy stracili dziecko. My pokazujemy w spektrum takim bardzo szerokim ten problem, co raczej nie spotyka się aż tak często, a jest bardzo ciekawym takim obrazem dla widza, że pokażemy od bardzo, bardzo wielu perspektyw tą samą jedną sytuację. Ja będę żył z tym do końca życia. Nie chcę. Gdybym mogła, to bym wam wybaczyła. Ale nie mogę. Za późno. Wiecie co? Czasami zastanawiam się, co by było, gdyby wszyscy inni w tej klasie wstali. Gdyby zaczęli krzyczeć, przestańcie, zostaw ją. Gdyby nikt nie chciał komentować tego zdjęcia, filmików. Gdyby więcej osób stwierdziło, to nie jest śmieszne. Gdyby ktoś poszedł do nauczycielki i powiedział o tym, kiedy ona wstydziła się pójść. Chciałbym ci jakoś pomóc, tylko musisz mi powiedzieć jak. Nic nie możesz dla mnie zrobić. Może coś możemy. Nic nie możecie dla mnie zrobić. Możemy! Na pewno coś możemy! Chciałem bardzo serdecznie podziękować aktorom Młodzieżowego Teatru do Spraw Ciężkich naprawdę za no, ciężką pracę. Ciężką pracę. Ten spektakl to jest, który już nie pamiętam, ale chyba najtrudniejszy spektakl, jaki tworzyliśmy, to był właśnie ten. Chciałem bardzo serdecznie podziękować. Przede wszystkim za zawodostwo, naprawdę. Było ciężko na początku, tak jak Kacper powiedział, ale stworzyli taki wspaniały zespół, że dzisiaj ten spektakl naprawdę, naprawdę jest dobry. Grają, no mogę to śmiało powiedzieć, jak prawdziwi zawodowi aktorzy i za to im dziękuję. Nie byłoby też tego spektaklu bez Dominika Czwartka, Artura Saktury, którzy zajmowali się dźwiękiem, światłami, które jest niezwykle ważne w tym spektaklu. Bardzo serdecznie dziękuję pani Gosi Ciule, która też w spektaklu bierze udział i wszystkim, którzy tworzyli ten spektakl. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję Komnie z Dobrych Miel, który napisał słowa do dwóch utworów do tego spektaklu. Bardzo serdecznie ci dziękuję i zresztą w tym spektaklu występuję razem z Kamilą Kamocką. To jest w ogóle dopełnienie tego spektaklu. Naprawdę te dwa utwory, a szczególnie w ten finałowy jest myślę taki, który daje dużo do myślenia i niezwykle potrzebny w tym spektaklu. Chciałbym również podziękować bardzo serdecznie pani Kasi Plich, której dzisiaj nie ma z nami, a która również gra w naszym spektaklu. Serdecznie wszystkim bardzo dziękuję. Say my name, you know.
Młodzieżowy Teatr do Spraw Ciężkich. Duże brawa. Stawię aktorów. Absolwentka drugiego liceum, Agata Juda. Paulina Lenart, Asia Lenart ze Szkoły Budowlanki. Absolwentka drugiego liceum, Wiktoria Polus. Kosia Ciuła, duże brawa. Kacper Zając, drugie liceum. I absolwent gastronomika, Benek Saktura. Dobry Chmiel. Duże brawa. Współautor spektaklu. Dziękuję Dominikowi Czwartkowi, Artur Saktura, muzyka, dźwięk, światła. Bez nich nie byłoby tego spektaklu. Słuchajcie, bardzo serdecznie wam dziękuję. Powiem tak, to był ostatni spektakl. To był ostatni spektakl w tym roku szkolnym, ale też chyba już nasz ostatni, dlatego że trzy osoby już z teatru odchodzą z racji tego, że zdały maturę, idą, jak to się mówi, w świat. Mam nadzieję, że na pewno się jeszcze spotkamy. Od września zaczynamy nowy spektakl, także słuchajcie, byliście tak naprawdę na ostatnim spektaklu. Duże brawa dla Młodzieżowego Teatru.